Zawodnikom Śląska Wrocław i Legii Warszawa przyszło grać na mocno nasiąkniętej wodą murawie. Po nocnych obfitych opadach deszczu nad Wrocławiem przejaśniło się dopiero w południe. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili legioniści w 7 minucie meczu. Śliskiej piłki nie złapał Pyskaty, ale na szczęście dla gospodarzy cała sytuacja zaskoczyła także Kucharskiego. W 13 minucie Stolarz wykonywał rzut rożny. Nic z niego dla Wrocławian nie wynikło. Do piłki nie zdołał też dojść Nazaruk i goście wyprowadzili groźną kontrę. Składną akcję zakończył sędzia, odgwizdując spalonego. 2 minuty później w odpowiedzi akcja Nazaruka, ale Włodarczyk uderza za słabo i niecelnie. Wciąż 0-0. Bardzo ruchliwy i aktywny na boisku był Nazaruk. W 21 minucie ograł siadaczkę, ale Włodarczyk i tym razem nie wykorzystał podania, trafiając w nogi rywala. Przewagę gospodarzy mógł udokumentować bramką Stolarz. Jego uderzenie bezpośrednio z rzutu rożnego z największym trudem wybił Kowalewski. Śląsk Wrocław przeważał, ale najdogodniejszą sytuację do zdobycia bramki mieli legioniści. Kucharski znalazł się sam na sam z Pyskatym, ale chybił. W odpowiedzi dogodną sytuację zmarnował Włodarczyk. Spotkanie mogło się podobać, a do szczęścia kibicom obu drużyn, którzy żywiołowo dopingowali piłkarzy, brakowało tylko bramek. Na 7 minut przed zakończeniem pierwszej połowy na indywidualną akcję zdecydował się Sztylka. W dogodnej sytuacji po jego podaniu znalazł się Filipczak, ale bramkarz Legii był na posterunku. Kiedy wydawało się, że pierwsze 45 minut zakończy się bezbramkowym remisem, Wasilewski dokładnie podał do Włodarczyka, a nadbiegający Nazaruk strzelił precyzyjnie. 1-0 dla Śląska. W drugich 45 minutach meczu nie brakowało dynamicznych akcji, ale też niesportowej postawy. W tej akcji żółtą kartką ukarany został Jarzębowski. W 56 minucie legioniści byli bliscy do prowadzenia do remisu. Skitlica po podaniu Karwana strzelił w światło bramki, ale Pyskatę intuicyjnie obronił. 10 minut później, po strzale Karwana, gospodarzy uratowało spojenie słupka z poprzeczką. Goście wyraźnie przycisnęli na kwadrans przed końcem meczu. Bojarski miał 100% sytuację do zdobycia gola, ale Pyskaty był na posterunku. W odpowiedzi Śląsk Wrocław niebezpiecznie kontratakował. Tym razem Włodarczykowi zabrakło precyzji w wykończeniu akcji. Do końca meczu trwała zacięta walka. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i dość niespodziewanie Śląsk pokonał na inaugurację Legię Warszawa 1-0.